I tutaj apeluję do radnych o powagę, o rozsądek i o merytoryczne takie podejście. Także poddaję ten projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia starosty Sławieńskiego w kwotach następujących: wynagrodzenie zasadnicze 5900 zł, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek za wieloletnią pracę 1180 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 3120. Kto jest za tym podjęciem tego projektu uchwały w takim kształcie, zechce podnieść rękę. Cztery za. Kto jest przeciw? Sześć przeciw. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz liczby. Za. Cztery. Szanowni radni, szanowni państwo, znamy wyniki głosowania. Stwierdzam, że rada 14-6 głosami przeciw, 4 głosami za oraz 4 głosami wstrzymującymi się odrzuciła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia starosty Sławińskiego. Emocji dość sporo było. Okazuje się, że tutaj dużo jest wiedzy. Pozwolę sobie na taką autorefleksję. Wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że ta kwestia wynagrodzenia starosty pojawi się w przyszłości. Zależy to będzie oczywiście od woli Rady. Niemniej pewne kwestie dotyczące przepływu informacji co do biura prawnego starostwa, a tutaj moją osobą, no pozostawiają wiele do życzenia. Pozwolę sobie na to taką opinię, także proszę Panie odpowiedzialne dzisiaj akurat za tę sprawę, bo monitorowanie tego wcześniej wprost, nawet krzycząc, nie byłoby tutaj takich wiele przerwnych prawidłowości. Szanowni radni, szanowni państwo, przechodzimy do rozpatrzenia punktu 17 porządku obrad. To są odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym temacie. Oświadczenia, szanowni radni, szanujmy się nawzajem. Wnioski i oświadczenia. Proszę radny Grzegorz Szemczewski. Ja zamknąłem dyskusję w tym temacie. Skoro biuro prawne zajęło stanowisko, ja nie będę działał niezgodnie z literą prawa. Zamykam dyskusję w tym temacie. Czy są jeszcze jakieś wnioski oświadczenia? Proszę bardzo. W takim razie ja bym chciał takie oświadczenie. Ja wnioskuję do pana przewodniczącego o słowo na przyszłość. W trzecim kadencie, jeżeli radny powiatowy, takiego, przepraszam, wyrażenia cyrki i może na to, co nie widziałem. Wnoszę wniosek formalny, żeby spowodować, że materiały na sesję były przygotowane na rzecz przyszłości. I współczuję panu starosie, że tu siedzi 3 godziny i wysłuchuje naszych przekonań. Wprowadzenie zostaliśmy w błąd. Pan przewodniczący w sumie w końcu chciał złożyć o to poprawki. Wielu razy z tym się zgadzało. Można było ten temat załatwić.
kiedy się tak to umiejętnie zachwycimy wszystko, zmanipulowali, że tak wyszło jak wyszło. I się rozchodzimy bez niczego. Po tylu godzinach jest to zbędne. Nie zgadzam się tego z kimą radnego. Było wszystko konsultowane z biurem. Pan przewodniczący może się nie zgadzać. Ja mam prawo swojej wnioski. Oczywiście, szanuję. Po prostu jak pan chce, że powiem więcej. Pan po prostu od samego początku błąd zrobił. Błąd zrobił w tych materiałach i tym uzasadnieniu. Żadnego błędu nie było. Było to konsultowane z pracą prawną. Materiały były opatrzone pieczęcią, panie radny, jak sam pan na pewno zauważyłeś, także było to wszystko zgodnie na tym etapie z literą prawną. Ja wnioskowałem o takie kwoty i stało się, jak się stało. Rada ma do tego prawo. Czy są jeszcze jakieś wnioski, oświadczenia radnych? Nie widzę.